W sobotę 15 lutego w wieży koło Gryfowa Śląskiego doszło do pożaru magazynu, w którym składowane było siano. Ogień podłożył mężczyzna, który uciekł ze szpitala psychiatrycznego w Bolesławcu. Strażacy opanowali ogień obiektu oraz uratowali sąsiadujący z nim budynek gospodarczy, w którym znajdowały się zwierzęta. Podpalacz uciekinier został schwytany w odległości około jednego kilometra od miejsca pożaru. Został ujęty przez właścicielkę gospodarstwa oraz dziennikarza serwisu lwówek na sygnale oraz jednego z mieszkańców wieży. Mężczyzna został przekazany policji, która prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. Materiał emitujemy dzięki uprzejmości portalu lwówek na sygnale.